Witam tu dwóch mistrzów, Etka i Henia z dawnych lat. Będą oceniać dzisiejszych Mister Olimpia, którzy próbują, że tak powiem, w tym roku zdobyć tytuł. Tu mamy najlepszą czwórkę i co tam, chłopaki, o nich możecie powiedzieć? Kto pierwszy? Heniu. No to ja może na to powiem, jeżeli chodzi ja po pierwsze. Ja tu widzę czterech fantastycznych gości. Jest jeden z ten z lewej strony, jest Irańczyk. I on ma według mnie, to on ma jedne z najlepszych proporcji tego, co ja to widzę. Bo na przykład Bikram, on ma niesamowitą masę. I widać, że ta masa to jest, on sięga tą masą ponad wszystko, ale jemu brakuje trochę proporcji. To znaczy, on ma, jest bardzo szeroki w klasie. To widać od razu, porównując na przykład tych innych do Bikramiego, to Bikrami ma najszerszą talię, to widać od razu. Nie? Tak poza tym jest wypracowany super, to nie ma co żadnych tam co do detali tego, ale najlepsze pocięcia z tych wszystkich zawodników, których widzę, to ma ten Irańczyk, nie? On ma ten Hadi. Czyli ma ten pierwszy po lewej. Według mnie to jest Hadi, bym miał być pierwszy. Drugi mógłby być Phil Heath, też nie jest za bardzo w formie. Powiedzmy, ale dajmy ten, a ten Brandon Carney, on trochę z formą zjechał. Według mnie, dajmy pierwszy Irańczyk by był, według mnie, dajmy Biga Ramiego na drugim miejscu, dajmy Phil Heatha na trzecim, a czwarty Brandon Carney. Dobra, a Heniu, jak to widzisz? Ja to widzę troszeczkę inaczej. Pierwszy z lewej. Okej, okay. Drugi z lewej u mnie jest na pierwszym miejscu. Czyli Rami. Pierwszy z lewej na drugim. Na trzecim miejscu daję potem tego drugi z lewej. To ten czarny, co jest. W ogóle ma kiepskie, bardzo kiepskie łydki, talię wspaniałą, ale jeżeli chodzi o proporcje, mi się nie podobają. Ten obok niego ma lepsze proporcje. Tak, ma lepsze, bo ma barki lepsze. No, wracając jeszcze do pierwszego, do tego Araba, czy kto to tam jest, ten pierwszy z lewej. Irańczyk. No też powiem wam, że jest to gość wspaniały. Też mi tutaj brakuje trochę trapezius, bo jak już tak napakował barki, to schował tym trapezius, bo to jego barki są tak rozwinięte i tak wysoko postawione, że schował mu się trapezius. Do tego, jeżeli chodzi o proporcje, porównać górę do dołu, nogi, uda potężne, łydki znowu za słabe. Następnie teraz drugi od lewej. Ten mi się podoba najbardziej. Troszeczkę też łydeczki, ale jest idealny. No ten pierwszy z prawy, ten ciemnoskóry, proszę ciebie, no jest ta symetria, jest ta symetria, jest ta proporcja, ale tamci zakryją go jak to powiedzieć, masą i tym po prostu, wiecie o co mi chodzi. No, proporcjami i lepszym umieśnieniem, proporcjami mięśni, tak to może bardzo. Ja. A co myślisz o tym drugim od prawej? Drugi od prawej. Jak ich porównuję teraz dwóch środków koło siebie, no ten też ma idealne proporcje, muszę powiedzieć. Też brakuje trapezius. To jest wszystko. Może to jest taka poza klata najszerszym przodem, która po prostu nie może uzmysłowić trapezius mięsień kapturowy tak wysoko, żeby go pokazać. Jest to też między innymi, to są mistrzowie, no ludzie kochani, jest to też umiejętność pozowania, żeby wszystko pokazać przodem, w tej pozie, to jest naprawdę sztuka. I to przyzna mi każdy pomowiec, który się na tym zna. No to jest, Heniek ma też rację. To jest trudna poza, bo to jest poza z przodu i dlatego ten cały trapezius nigdy nie będzie wystawał tak, jak powinien wystawać. Bo to już wiadomo, w tej pozie to jednak to chodzi o inne walory. Tu trzeba klatkę pokazać jak z najlepszej strony. My mamy trochę pecha, oczywiście, bo tu mamy tylko jedno porównanie, bo to jest klatka z przodu. To poczekajcie, już wrzucam wam teraz plecy, bicepsy tyłem. Zaraz, dobra, zaraz obgadacie to. Bo tu będzie ostro. Dobra, Juras, wal. Już powinno dojść do was.
Ja to mam. Ja to mam. No oni stoją w tej samej kolejności, także łatwo już wszystko połapać się. No panowie, kto zaczyna? Edek, byłeś pierwszy, no, ja to wal. Ktoś postawił na tego Bigramiego, to jest facet, bardzo dobrze wygląda, on jest z Egiptu. Ale on jest dla mnie za szeroki w pasie. Jak popatrzysz normalnie, jemu brakuje tego skosu tak zwanego. Skos ma, nie? Żeby tego delta mięśnie ma. Dokładne, tam u niego wszystko widać, tylko on jest za szeroki w pasie. Masę ma potężną. To jest gość, który waży prawie 20 kg więcej niż pozostali. On ma w granicach 141 kg, ci inni mają trochę mniej. Ja bym raczej postawił na tego Irańczyka. To jest, w sędziowaniu jest tak, że każdy ma swoje zdanie. Jakby każdy sędzia powiedział, że to jest różnica minimalna między pierwszym a drugim zawodnikiem. To są minimalne bardzo różnice. Ale ja bym raczej dał na tego Irańczyka, bo w tym roku jest bardzo dobrze przygotowany. Drugi u mnie był Bigram, tak jak powiedziałem, a trzeci by był Phil Heath. Czwarty jest ten Brandon Curry. On w tym roku z formą w ogóle nie trafił, bo widać, że ci pozostali odbiegają trochę od niego, nie? To widać wyraźnie na tych porównaniach. To znaczy, on ma też wszystko, to są wszystko mistrzowie. Tak jak ty nie powiedziałeś, że tu jest na przykład ciężko znaleźć jakie słabości u nich, ale to już widać, jeżeli chodzi w tym porównaniach, jak oni stoją w rzędzie, to widać jednak minimalne różnice. Dla mnie w każdym bądź razie, ja bym postawił na tego Irańczyka, bo on ma według mnie najlepsze proporcje. Bigrami, ten drugi, co stoi od lewej, to on ma bardzo dobrą masę. Wszystko by się zgadzało. Gdyby nie był taki szeroki w pasie, to on by tak zniszczył, ale nie ma idealnych ludzi. Aby ktoś był idealnym, to wiadomo, dostaje od razu punktacji nie jedynki, same jedynki by poleciały. A jednak w sędziowaniu, to niekiedy sędziowanie, które odbiega, niekiedy się sędzie 4 do 3, 3 do 2. Takie są różnego rodzaju później porównania. No, tak to wygląda niestety. No, ja na przykład stoję daję temu Irańczykowi pierwsze miejsce. Zobaczymy, jak co jury postanowi na zawodach, no, ale takie jest moje spojrzenie. Dobra, a Heniu, co ty myślisz? Dobry wieczór, Nohajma. Jeszcze raz Hedyku Caruso. Słuchajcie, ten Irańczyk z lewej strony, z tyłu. Powiem wam szczerze, że jeżeli chodzi o symetrię i proporcje, nie podoba mi się. To jest moje zdanie. Zwróćcie uwagę na pośladki uda. Łydki chowają się w dole. Odległość między pośladkami talią i górą jest jakaś, nie wiem, nie podoba się. Natomiast ten obok niego bardziej ma uproporcjonowane, jeżeli chodzi o proporcje, o same nogi. Góra mi się w ogóle nie podoba, za długa talia jest. Teraz wam coś powiem bardzo ciekawego. Ten pierwszy, ten ciemnoskóry, z tyłu wygląda idealnie, od góry do dołu. Proszę ciebie, obok niego ten ma niesamowitą, piękną harmonię, jeżeli chodzi o górę. To jest moje zdanie. Gdyby tu było 20 mistrzów, każdy powie swoje zdanie. To jest sport niewymierny, no wszyscy o tym wiemy. Dobra, to wrzucam trzecie zdjęcie, żebyście się za głowy chwycili. Dobra. No zobaczymy, co to będzie. Sam jestem ciekaw, co mi się otworzy. Dobra. Okej, okay, klata teraz, klata bokiem. No, to ja już mam. Teraz każdy z nas ma. Jak ja bym miał zacząć... I co teraz powiecie? Zacząć to w tej pozie właśnie, najlepiej wyszedł Bigrami, czyli ten drugi, w tej pozie. Ten, co ma taką dużą masę, nie? On wyszedł super, bo widać, ta poza pasuje do niego. Widać, że faktycznie dobrze wygląda. No to by był u mnie w tym pozie numer jeden. Ten Irańczyk, tu jest minimalna różnica teraz między na przykład Philem Heathem, tym trzecim, a tym Irańczykiem. Bo ten Irańczyk widać ma bardzo dobry triceps, ale jeżeli popatrzymy na łapy, triceps
triceps, to ten Irańczyk w połączeniu z barkami ma idealny triceps. Barka mu to tak, może troszeczkę za małą barkę ma do tego, ale to by mu mniej więcej pasowało. Tu jest ciężko coś powiedzieć między Filhitem i tym pierwszym Irańczykiem. Ja bym postawił, powiedzmy, postawimy na tego Filhita, w tej pozie, tego trzeciego, bo on ma trochę i piersiowie bardziej pocięty, tych może się, to jest zdjęcie trochę nieostre, nie? To nie można powiedzieć jeszcze tego, ale widać, że w tej pozie wyszedł bardzo dobrze Filhit. Pierwszy jest migami, drugi, ten co jest na drugim miejscu, według mnie jest pierwszy, damy Filhita i trzeci by był Irańczyk, ale to jest minimalna różnica między Filhitem i tym Irańczykiem, bardzo minimalna. I czwarty jest Brandon Curry. Brandon Curry ma idealne proporcje, ale on jest jedną z rzeźbą i mu brakuje rzeźby tu na tym. Widać, że forma nie poszła, mu tak jak powinna później. Trochę. Okej, okay. A Heniu, jak to widzisz? Słuchaj, Irańczyk z tej pozy dużo przyznaje Edkowi rację. Tu u niego się schowała całkowicie łydka, brak łydki. Drugi obok niego jest absolutnie lepszy o wysoką klasę w tej pozie. Łydka też jest lepsza od tego Irańczyka. Jedziemy dalej. Tu jest symetria po prostu... nieidealna, ale powiem wam, że w tej pozie on wygląda bardzo dobrze. Natomiast jeżeli o ciemnoskórego, to jest ich temperament. To jest, znam się na pozowaniu, całe życie obracałem się wśród takich ludzi. Schował się, zrobił inną pozycję, nie w takiej samej pozycji jest jak oni. I tutaj można powiedzieć, że za bardzo wywalił brzuszek do przodu. Dlaczego zakrył ręką od góry do dołu siebie? Prawdopodobnie za bardzo wywalone ma pośladki, o tym bardzo dobrze wie. Z boku chciał to ukryć. No ładnie. To jest moje zdanie. Dobra, wrzucam następny. Moment. O, tu będą bicepsy przodem. Będzie dużo do powiedzenia. O, już wy chyba macie. No jest. No, teraz widać, że... Teraz wszystko widać. Tak, teraz... Teraz widać wszystko, panowie i panie. Edek, jedziesz. Według mnie, najlepszą łapę, jeżeli chodzi o rzeźby, i w tej pozycji to ma trzeci, Filhit. Na drugim miejscu bym dał tego drugiego Egipcjanina. Czyli Ramiego? Ramiego, a na trzecim miejscu by był Irańczyk, choć ma, on też źle nie wygląda. Tam są minimalne, bardzo minimalne różnice. I na czwartego był Brandon Curry. On też wygląda nieźle, super, ale jemu brakuje na przykład... Już widać, triceps nie jest tak wyrzeźbiony, dolna część ręki już nie jest tak podkreślona, jak u tych innych pozostałych. Na przykład wszystko by się tutaj zgadzało, ale on jest, ja widzę, że ten Filhit nie jest w 100% formie. A teraz na jakim mi wypadł wszystkich tych czterech Filhit, bo ma tak, on ma najwyższą talię, najwęższą talię i tu pasują te proporcje. Na drugim miejscu bym dał tego właśnie... Bigramiego, bo Bigrami tu bardzo dobrze korzystnie wyszedł. Na trzecim był dał tego Hadiego, tego Irańczyka i na czwartym Brandon Curry. Okej. W tym stwierdzeniu absolutnie jestem tak samo w tych miejscach jak ty. Super. Absolutnie zgadzam się. Jeszcze raz powtarzam, że tutaj trudno ocenić, to są ludzie wysokiej klasy. To są naprawdę, ale zgadzam się absolutnie. Tutaj widać pięknie bicepsy, ale panowie, muszę wam powiedzieć też, że oprócz bicepsu to jest triceps. I czy to pozujesz go tyłem, czy przodem, musi go być widać. Jeżeli to jest zlane jedno z drugim, no tutaj jest też wiele do powiedzenia. Pierwszy z lewy i drugi z lewy. Natomiast ci ten ciemnoskóry i obok niego,
widać to u nich lepiej. Nawet ten obok tego ciemnoskórego, zaraz z lewej strony, u niego widać lepiej. Chociaż prawy triceps błądzi się tam gdzieś chowa pod bicepsem. Także naprawdę, jeżeli chodzi o miejsca, powiem to samo, co Edek powiedziałeś ty. No tam są minimalne, minimalne różnice, ale to widać, że jest jednak różnica, to idzie zauważyć. Nie? Zwróćcie tylko uwagę, że potężnie wywalone quadro, muskulatura, proszę ciebie, płuc jest tak wyrzucona potężnie, że no po prostu giną łydki. Trzeba też widzieć łydkę. No tak, tak. Ta łydka mieć gdzieś tam powyżej 50, żeby ją dobrze było widać. Bo przy takich udach, jak oni tam mają, jak popatrzysz na Bigramiego, tego drugiego, przy tym udzie ma obwód uda prawie, że 90, to ta łydka się traci. Ona się traci, no. Bo takiej łydki nie zbudujesz wtedy. Nie? Bo łydka jest bardzo oporna. To wrzucę wam jeszcze ostatnie zdjęcie teraz. Ocenicie ogólnie po prostu według was, kto wygra jutro i tak dalej. Już wrzucam. Tu macie mięśnie brzucha i nóg. Tu można wszystko ocenić. Macie już? No, to tak, ja już to widzę. No to Edek. W tej pozie na przykład, najlepiej mi się podoba, jest minimalna różnica między Bigrami i tym Irańczykiem, bo on ma też super mięśnie brzucha. On ma z boku i nogę ma na przykład, udo ma lepiej pocięte niż z kolei Bigrami, bo jemu się Bigramiemu kończy cała rzeźba za kolanem, już ten kawałeczek. A ten ma prawie można powiedzieć, do góry jest widoczna noga, ta rzeźba. Irańczyk według mnie ma najlepszą rzeźbę w tym poziomie. Wyszedł bardzo korzystnie. Na drugim miejscu bym dał oczywiście Bigramiego. Bigrami wyszedł też super korzystnie. Ale tam są bardzo, mówię jeszcze raz, bardzo małe różnice. Na trzecim miejscu bym dał Phila Heata. Wyszedł bardzo dobrze w porównaniu na przykład do Brandon Carey'ego. Carey wyszedł, widać, mięśnie brzucha, wszystko gra, wszystko pasuje, ale co mu, jemu albo mu gdzieś woda podeszła, albo tego, one nie są tak wyraziste, te mięśnie brzucha, jak u tych pozostałych. No dobra, nie każdy mięśnie brzucha, jeden ma większe, drugie ma mniejsze, jednemu wybija, to bardziej tego to, ale Brandon Carey na przykład nie trafił z formą, taką jaką w tamtym roku miał, to był w super formie, wtedy na przykład każdą żyłkę było widać, tego to skóra była cienka jak pergamin. W tym roku widać, że ta forma gdzieś tam tego, to nie znaczy, że on by nie był, że nie jest w formie, on jest w bardzo wysokiej formie, tylko że chodzi o to, że to już w porównaniu do innych zawodników, to widać właśnie teraz te różnice, nie? Widać właśnie te różnice, bo ta skóra jest grubsza niż u tych pozostałych trzech, nie? I dlatego te mięśnie tak wychodzą, a nie inaczej, nie? Jeżeli zobaczymy samą środkową partię mięśni brzucha, to widać, że gdzieś mu tam woda podeszła, już nie wychodzi to tak, jak powinno wyjść, ta ostrość się traci wtedy, nie? To jest tak, jakbyśmy oglądali obrazek jakiś przez mleczną, czy jakąś panoramę przez mleczną szybę, nie? Tak można to nazwać, nie? Najlepiej w tym pozie wyszedł, według mnie, tam jest, ale minimalna różnica, mówię jeszcze raz. Irańczyk, na drugim miejscu Bigrami, choć tam jest, tu bym się też wahał, bo Bigrami jest w bardzo dobrej formie, tylko że tu jest, że nogi wchodzą w rachubę. Ten Irańczyk ma trochę lepsze nogi od Bigramiego. Bigrami ma potężne nogi, to widać. Tam jest masa niesamowita. Potworne. To sobie ja mówię raz. No minimalne różnice. Dobra. Tak, to pierwszy Irańczyk, drugi ten, trzeci hit, czwarty Brandon Carey. Samą masą nie wygrywa się zawodów. Dla mnie Irańczyk jest pierwszy. Drugi jest obok niego. Bigrami. Na trzecim miejscu stawiam mimo wszystko tego czarnoskórego. Czyli Brandona. Zawojuje swoim temperamentem publiczność, zobaczycie. Ten drugi z prawej absolutnie nie wchodzi tu w rachubę, jeżeli chodzi o jakieś małe miejsce. Pierwsze trzy miejsca według mnie rozstrzygną się. Pierwszy z lewej, drugi i ciemnoskóry. To jest moja opinia. Okej. Okay.
No, zobaczymy, jak Czyli do jutra poczekamy, a ja postaram się ten film jeszcze, może dzisiaj mi się uda go zrobić, a jak nie, to jutro rano wrzucę i sobie tam ludzie zobaczą, co myśleli starzy mistrzowie o dzisiejszych nowych mistrzach. Fajnie, dzięki za super komentarz i będziemy działać.